Rozdział trzeci. Tomek stanął przed ciotką Poli. Siedziała przy otwartym oknie przytulnego, zacisznego pokoju, który był jednocześnie sypialnią, jadalnią, bawialnią i czytelnią. Balsamiczny zapach lata, niczym niezmącona cisza. Woń kwiatów, usypiające brzęczenie pszczół rozmarzyły starszą panią. Kiwała się sennie nad robótką, a jedyny towarzysz ciotki, kot, drzemał na jej kolanach. Okulary przezornie odsunęła na siwe włosy. Była przekonana, że Tomek już dawno zdezerterował. Więc zdziwiła się niepomiernie, gdy ujrzała go wkraczającego bez obawy w zasięg jej rąk. Czy mogę teraz iść się bawić ciociu? zapytał grzecznie. A ile zrobiłeś? Wszystko ciociu. Nie kłam Tomku, wiesz, że tego nie znoszę. Nie kłamię ciociu, zrobiłem wszystko. Ciotka nie bardzo wierzyła słowom Tomka. Wyszła więc, aby osobiście obejrzeć wynik jego pracy. Byłaby zadowolona, gdyby oświadczenie siostrzeńca sprawdziło się choć w jednej piątej części. To też zdumienie jej nie miało granic, kiedy zobaczyła cały parkan kilkakrotnie starannie pokryty białą farbą i to z taką gorliwością, że nawet na ziemi ciągnął się wzdłuż parkanu biały pas. Coś podobnego. No no. Trzeba przyznać, że potrafisz pracować, jeśli ci się tylko chce. Powiedziała w przypływie szczerego podziwu i natychmiast osłabiła komplement komentarzem. Niestety muszę stwierdzić, że bardzo rzadko ci się chce. No idź się bawić, ale proszę cię, żebyś wrócił do domu jeszcze w tym tygodniu, bo inaczej dostaniesz lanie. Była tak oszołomiona i olśniona blaskiem czynu Tomka, że zaprowadziła go do spiżarni. Wybrała najładniejsze jabłko i wręczyła mu je. Wygłaszając przy tym wzruszające kazanie o podwójnej słodyczy nagrody, którą zdobyło się uczciwą pracą. Właśnie gdy kończyła swoją mowę zręcznie dobraną sentencją z Pisma Świętego, Tomek za jej plecami świsnął kawałek placka. Wybiegając z domu, ujrzał Sida wchodzącego na piętro po zewnętrznych schodach. Glina była pod ręką. W powietrzu zaroiło się od kul. Świstały wokół uszu Sida niczym grat. Zanim ciotka Poli zdążyła się zorientować i nadbiec z odsieczą, kilka kulek weszło już w bezpośredni kontakt z ciałem brata, a Tomek w ekspresowym tempie przeskoczył parkan i zniknął. Była tam wprawdzie furtka, ale nigdy nie miał czasu, żeby z niej skorzystać. Teraz dopiero doznał prawdziwej ulgi. Rachunek z Sidem, za zwrócenie ciotce uwagi na czarną nitkę, był wyrównany. Tomek okrążył szereg domów i wyszedł na tyły stajni Ciotki poczuł się teraz bezpieczny przed karzącą ręką sprawiedliwości. Pospieszył więc w stronę rynku, gdzie zgodnie z umową spotykały się dwie nieprzyjacielskie armie chłopców, by stoczyć zażartą bitwę. Tomek był generałem jednej z nich, a jego serdeczny przyjaciel Joe Harper generałem drugiej. Obaj wielcy wodzowie nie zniżali się do osobistego udziału w walce. Od tego byli zwykli żołnierze siedzieli sobie razem na pagórku i kierowali operacjami wojennymi wysyłając rozkazy przez adiutantów Po długiej i zaciętej walce armia Tomka odniosła wspaniałe zwycięstwo Potem nastąpiło podsumowanie starć wojennych określenie liczby zabitych wymiana jeńców i uzgodnienie przyczyn następnego konfliktu zbrojnego i ustalenie daty nieuniknionej bitwy